Szanowni Państwo, przechodzimy do ogłoszenia wyników konkursu, 13 konkursu Kolęd Task Force Weihnachtssingen 2022. Dodajmy sobie energii w czasie pandemii. Chcieliśmy zaprosić i zaprosiliśmy nauczycieli i uczniów do wyśpiewania pieśni bożonarodzeniowych, także melodii, które związane są z zimą albo z Bożym Narodzeniem. Przedstawiam Państwu skład naszej dzisiejszej komisji. Pani Kornelia Pawliczek-Łuńska, Pani Katarzyna Dudkiewicz, Pani Dominika Pował i Pani Dyrektor Jolanta Błaszczok. Prosimy Panią Przewodniczącą Komisji o przedstawienie dzisiejszych wyników. Dzień dobry. Proszę Państwa, bardzo nam miło, że aż tylu uczestników wzięło udział w festiwalu. Można powiedzieć, że ci wybrani to już są wszyscy zwycięzcami, ale jak to w konkursach i festiwalach bywa, z tych wybranych wybiera się jeszcze kolejnych wybranych. Przede wszystkim ja chciałam pogratulować zwycięzcom i serdecznie podziękować opiekunom, wychowawcom, którzy zdecydowali się na ten, jakby nie było, poważny krok. Więc teraz najważniejszy punkt programu, werdykt. Wychowawcy byli podzieleni na kilka grup, więc przedstawię najpierw klasy 1-3 szkoły podstawowej. Miejsce pierwsze Liliana Franica. Miejsce drugie Julia Wochnik. Trzecie miejsce przypadło Laurze Michałek. Laureaci klas 4-6. Pierwsze miejsce Emilia Franica, drugie Julia Klimża, trzecie Amelia Chmiel. Komisja wyróżniła także Zuzannę Wolnik i Zuzannę Zmuda. Przechodzimy do klas 7-8. Pierwsze miejsce Marcelina Kowalska, drugie miejsce Emilii Grüne, trzecie miejsce Emilia Klimża oraz wyróżnieni zostali panowie Mateusz Pisarczyk i Piotr Rutko. Laureaci szkół ponadpodstawowych to pierwsze miejsce Hanna Uriasz, drugie miejsce Julia Kowalska i Liliana Płachecka. Trzecie miejsce również ex aequo Julia Taborska i Patrycja Chojnacka-Smyk. W tej grupie przyznano również wyróżnienie dla duetu Kamili i Laury Lasa. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję. Chciałabym teraz jeszcze pokrótce przedstawić sponsorów dzisiejszego konkursu. Dla wszystkich uczestników upominki ufundowało wydawnictwo szkolne PWN. Nagrody główne ufundowała pani senator Ewa Gawenda. I mamy tutaj wśród nas także panią prezes Fundacji Elektrowni Rybnik, panią Katarzynę Czutkiewicz. I pani Katarzyna opowie, co przygotowała jako pierwszą nagrodę dla zwycięzców naszego konkursu Fundacja. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować do zaproszenia do udziału w pracach jury konkursu. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, a także rodzicom, opiekunom, dyrekcji szkoły za tę piękną inicjatywę. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym i wszystkich Państwa, wszystkich uczestników laureatów serdecznie zapraszam do zapoznania się z bieżącą ofertą, korzystania z oferty Fundacji Elektrowni Rybnik, która to dla laureatów we wszystkich kategoriach, laureatów i zwycięzców pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach dzisiejszego konkursu ufundowała
vouchery, zaproszenia do skorzystania z oferty, z usług Fundacji Elektrowni Rybnik. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz chciałabym jeszcze w imieniu nas, w imieniu Pani Dyrektor swoim podziękować za sponsorowanie naszego konkursu, za pracę w komisji konkursowej, za to, że Pani odwiedziłyście nas. Podziękowania przekazujemy także Pani Senator. Bardzo proszę Panią Dominikę o przekazanie tychże właśnie podziękowań. I zaraz przekażę głos Pani Dyrektor i przygotuję podziękowania. Dobrze? Szanowni Państwo, ja w imieniu swoim, ale także całej społeczności Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Kornowacu bardzo dziękuję za to, że ten konkurs pomimo takich warunków obostrzeń mógł się odbyć. Dziękuję wszystkim uczestnikom, wszystkim opiekunom, którzy wzięli udział, którzy przysłali swoje nagrania do naszej szkoły. Dziękuję szanownej komisji. Dziękuję sponsorom, ale przede wszystkim podziękowania należą się pani organizator, pani Katarzynie Franica, która już po raz 13 organizuje ten konkurs. Ja mam nadzieję, że konkurs nadal będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, bo rozwija nam się i z konkursu takiego bardzo lokalnego stał się już konkursem, który obejmuje swoim zasięgiem całe województwo. Bardzo się z tego cieszymy. Wiadomo, że śpiew, że język obcy to jest coś bardzo ważnego, aby się uczyć i aby się cieszyć tym, co mamy. Dlatego zapraszamy w przyszłym roku także do wzięcia udziału w konkursie i mam nadzieję, że wtedy już spotkamy się wszyscy w murach naszej szkoły, tak jak to było kilka lat wcześniej. Bardzo dziękuję pani organizator i podziękowania tak wręczę dla pań, które pracowały w komisji. Dziękuję. Pani Korneli. Mam nadzieję, że możemy liczyć na Panią w kolejnych latach, tak jak nas wszystkie Panie. Pani Dominiku, bardzo dziękuję i proszę podziękowania także skierować na ręce Pani Senator. I bardzo dziękuję Oliwii. Bardzo dziękuję także Oliwii, która jest przedstawicielem samorządu szkolnego uczniowskiego naszej szkoły. Chciałam jeszcze dodać, że patronat honorowy nad naszym dzisiejszym wydarzeniem objęła pani dyrektor delegatury w Rybniku, delegatury kuratorium śląskiego w Rybniku, pani Alicja Bartkowiak. Niestety dzisiaj nikogo z kuratorium nie ma z nami, ale duchem i z całego serca i z wielką radością przyjęli tę wiadomość, że ponownie ten konkurs u nas w szkole się odbywa. Szanowni Państwo, nagrody będą do odebrania w naszej szkole, a osoby, które nie będą mogły odebrać osobiście nagród i upominków, prosimy o kontakt i w takiej sytuacji nagrody prześlemy pocztą. Dziękuję bardzo.